Siema, bakteria Piknik TV. Zapraszam na Relacje Plus. W dzisiejszym wydaniu zobaczycie m.in. Row z Wisłoką w Mielcu. Awantura w Szydłowcu. Widzew w B-klasie. Zapraszam na piknik. Stomilowcy wsparci 4 osobami z Polonii Bydgoszcz na Górnym Śląsku zawitali w 84-osobowej załodze. Drogę na południe kraju przemierzali konkretnie nabitym autokarem oraz 5 furami. Większość z nich zameldowała się na sektorze, a zakazowicze i osoby pod wpływem mecz spędziły w autokarze. Goście na płocie wywiesili 2 płótna i prowadzili rwany doping. Frekwencja na blaszoku w ostatnich meczach nie jest imponująca, ale gieksiarze dopingują jak mogą swoją drużynę. GKS na płocie wywiesił kilka flag. Na wyjazdowe spotkanie wałbrzyskiego Górnika przybyła około 250-osobowa ekipa gości. Największy procent stanowili kibole Zawiszy, którzy wsparli swoich braci w jakieś 100 głów. Fani Gwardii Koszalin pojawili się w 80 osób, kibole KSG przyjechali 60-osobową grupą, a stawkę zamknęło 8 arkowców i 4 fanów Polonii Świdnica. Przedmeczowy rekonesans w poszukiwaniu fanów Kotwicy nie przyniósł żadnych efektów, tak więc kibolska brać udała się na stadion. Tam wywiesili 4 płótna i prowadzili doping. Gospodarze dalej kontynuują swój protest, tak więc nie dane było nam ujrzeć ich na sektorach. Ogólna frekwencja na stadionie Kotwicy wyniosła niecałe 1000 widzów. W Ostrowcu Świętokrzyskim stawiło się 110 gości z Nowej Huty. W klatce pojawili się w 20 minucie i tak już opóźnionego spotkania. Hutnik Płot udekorował 2 płótnami i prowadził doping przeplatany z wymianą uprzejmości z fanami KSZO. Przed tym spotkaniem miejscowi fani wywiesili na mieście transparenty zachęcające do przyjścia na stadion. Dało to efekt, około 900 fanów na stadionie, z czego 300 osób dopingowało pomarańczowo-czarnych. Ostrowczan wspierały delegacje Lecha, Stali i Powiślanki. W drugiej połowie spotkania młyn został zakryty sektorówką Pasiakiem, a po jej zwinięciu został utworzony miły dla oka chaos z flag na kijach, rac i stroboskopów. Do Mielca wybrała się 196-osobowa ekipa kibiców gości. Grubiorze przed swoim meczem wspierali Wisłokę, by po spotkaniu razem udać się na wyjazd. Row i Wisłokę wspierali także fani Górnika. Goście w trakcie meczu zaprezentowali oprawę składającą się z malowanego transu Row i KSW oraz flagowiska. Całość choreografii została utrzymana w barwach klubów z Rybnika i Dębicy. Fanatycy miejscowej Stali wystawili solidny młyn dopingujący przez całe spotkanie. Nie zabrakło również skromnej prezentacji w postaci kartoniady oraz sektorówki z herbem FKS-u. To spotkanie oglądało 3000 widzów.
Przemyskie Bractwo pomimo początkowej mobilizacji na to spotkanie zostali zmuszeni odpuścić ten wyjazd. Włodarze Czarnych wysłali do zarządu Polonii pismo informujące o zakazie przyjazdu grupy kibiców z Przemyśla ze względu na remont drogi dojazdowej do sektora gości. Gospodarze na tym spotkaniu uformowali około 200-osobowy młyn. Wspomagało ich 83 kiboli Sandecji oraz mniej liczne delegacje z Mielca, Presowa i Przeworska. W trakcie trwania meczu kibice Czarnych rozwinęli sektorówkę, do której został powieszony transparent o treści "Nikt tutaj nie zaśnie". Po opuszczeniu płótna sektor jasielskich fanatyków rozbłysnął w świetle odpalonych rac. W Szydłowcu zameldowała się 55-osobowa delegacja kiboli Oskara. Drogę do miejsca docelowego przemierzali transportem kołowym. Płot po stronie gości udekorowali jedynie transparentem o treści. Wielu już odpadło, a my wciąż przy tych samych barwach. W drugiej połowie spotkania goście rozwinęli sektorówkę wraz z pasami materiału, a po jej zwinięciu utworzyli chaos z flag na kijach, świec dymnych oraz rac morskich. Kibice Szydłowianki wraz z ostatnim gwizdkiem sędziego wysypali się na murawę i ruszyli w kierunku gości. Część przyjezdnych ewakuowała się, ale chętne osoby zostały i doszło do około dwuminutowego starcia. Fani Oskara po tym czasie zaczęli się wycofywać w stronę wyjścia, w trakcie czego cały czas trwała wymiana ciosów. Ostatecznie z potyczki zwycięsko wyszli gospodarze, którzy przegonili gości ze swojego stadionu. Fani Astry na meczu z Baryczem Janków zebrali się w 80-osobowym młynie. Przed wejściem na obiekt każdy z nich musiał uśmiechnąć się do policyjnej kamery, która towarzyszyła im przez całe spotkanie. Krotoszanie pomimo przedmeczowej rewizji sektora zaprezentowali dwie choreografie z użyciem pirotechniki. Pierwszą z nich była sektorówka z namalowanym rycerzem trzymającym w ręku czaszkę, której podsumowaniem był transparent na płocie Per Aspera ad Astra. Całość została dopełniona odpalonymi racami, ogniami wrocławskimi i stroboskopami. Drugim akcentem ultra z tego spotkania był chaos stworzony z flag na kijach oraz pirotechniki. Kibole Astry pokazali na tym meczu, że pomimo policyjnych represji potrafią się nieźle zabawić. TMRF, czyli Towarzystwo Miłośników Rozwoju Fizycznego, powstało w 1910 roku na Widzewie. W 1922 roku jego członkowie założyli Robotnicze Towarzystwo Sportowe Widzew i taki był początek klubu, który dziś jest w rękach Sylwestra Cacka. TMRF Widzew powstał na nowo i założyli go niezadowoleni z polityki klubu fani. Drużyna ma za sobą już 6 meczów w B-klasie. Wygrała wszystkie i jest liderem. Tym razem rozegrali swoje pierwsze historyczne spotkanie na głównym boisku Widzewa. Z racji, że była to impreza niemasowa, to łódzcy fanatycy mieli do wykorzystania tylko 999 wejściówek, które szybko znalazły swoich nabywców. Towarzystwo zgromadziło się na trybunie krytej, z której to niósł się głośny doping przez całe 90 minut. Kibole RTS-u swoją prezentację urozmaicili odpaloną pirotechniką, powiewającymi flagami na kijach oraz malowanym transparentem. Tysiące marzeń zrodziły fanatyków, będącym nawiązaniem do nazwy klubu. W tygodniu to już wszystko. Dziękujemy Wam za nadsyłane materiały. Przypominamy, że relacje z Waszych trybun możecie przesyłać na naszego Face'a oraz maila pikniktv@gmail.com. Zapraszam też do oglądania relacji z 12 kolejki Ekstraklasy. Pamiętajcie wbijać na Face'a i subskrybować nasz kanał. Oglądajcie Piknik TV!